Dobry wieczór się z Państwem, zapraszam na program Szalona Zuzia. Wszyscy internauci zobaczyli poprzedni odcinek. Co sądzisz o tym, że amerykański Sąd Najwyższy ustalił, że pary homoseksualne mogą zawierać związki małżeńskie na terenie całych Stanów Zjednoczonych? Dlaczego w takiej sytuacji ludzie konserwatywni czują się wyzwani do odpowiedzi, że muszą się wypowiedzieć? Mam dla was dobre wieści! Biali, katolicy, heteroseksualni mężczyźni, jesteście najbardziej uprzywilejowaną grupą osób na świecie. Macie wszystko, o czym mogą pomarzyć różne mniejszości rasowe, religijne, seksualne. Używając nomenklatury Gwiezdnych Wojen, jesteście imperium! Więc czemu cały czas szukacie ch**a do d**y, wkurwiając się o to, jeśli jakaś mniejszość dostaje 1% tych uprzywilejowań, które wy macie? Ja generalnie do gejów nic nie mam, ale po co się z tym tak obnosić? Powiedział ktoś, kto może chodzić za rękę ze swoją dziewczyną i całować się z nią w miejscach publicznych od urodzenia i nikt mu nie powie, że to jest obnoszenie się. No bo to jest normalne. Powiedział w drodze na praktyki religijne, których nikt mu nie utrudnia, nikt się na niego nie gapił po drodze, bo jest biały, zarabiając więcej od swojej żony, no bo ona jest kobietą. Teraz o tęczę mnie zapytacie i o polską flagę? Z jakiego ch**a polska flaga ma oznaczać nie zgadzam się na małżeństwa homoseksualne? Jakkolwiek byście sobie niektórzy z was tego w mózgu nie mieścili, to również jest flaga homoseksualnych Polaków. Używanie polskiej flagi przeciwko gejom jest jak używanie kiełbasy przeciwko programowi kosmicznemu NASA, albo używanie katolickiego krzyża przeciwko wegetarianom. Czy geje są zagrożeniem dla prawdziwej polskości? Czy jeśli NASA wyśle ludzi na Marsa, to sytuacja kiełbasy? Geje dostali już małżeństwa, następne co nam zabiorą to barszcz w Wigilię, a zamiast czystej wódki będziemy pić Aperol. I każdy heteroseksualny mężczyzna rzuci się na swojego najlepszego ziomka, żeby... No bo przecież jesteśmy heteroseksualni tylko dlatego, że nie możemy legalnie wziąć ślubu jako homoseksualiści, nie? Lepiej mi. Program był nawet śmieszny, ale po co ta lewacka propaganda? Cytując mojego znajomego Łukasza Łacheckiego, idziemy po was, przygłupy. Krzysiu, uwielbiam twój kolor oczu. Buraczany. Co taki krótki odcinek? Co robić, by nie marnować bez sensu wolnego czasu? Na przykład oglądać krótsze odcinki. Krzysiu, dlaczego masz czerwone usta? Na moc posępnego kolor gradingu. Czy traktujesz widzów jako klakierzy? Krzysiu, dlaczego kobiety patrzą się na tyłki mężczyzn? No przepraszam bardzo, ale to jest po prostu... Co nieprzyjemnie być uprzedmiotowionym, co? To może zamknij ryj i lisz ci... Bo chyba tylko do tego się nadaje. Jakiś szmaciarz. Nie ma nic do powiedzenia, ale ruchałabym. Witaj w codzienności kobiet. Mam do ciebie prośbę, pytanie. Moje imię i nazwisko przed... Sprzedam wam zajebistą lifestyle'ową poradę. Chcesz, żeby ktoś coś dla ciebie zrobił? Zastanów się, co ty możesz zrobić dla niego. Zaproponuj to. Niech będzie ci po prostu wdzięczny. Zrobił coś dla ciebie, to może zatroszcz się, żeby zrobić coś dla niego, zanim poprosisz o następną przysługę. Mam takie kurwa pijawy na Facebooku, co raz im zapostowałem coś, co chcieli, żebym zapostował, żeby im pomóc, to teraz co miesiąc do mnie kurwa piszą. Ej, bo jeszcze jest ty... Ja nie mam do takich osób kompletnie żadnego interesu, nic od nich nie chcę, ale gdyby dali mi sami coś od siebie, to byłbym zobowiązany. Krzysztofie, co sądzisz o ludziach studiujących kierunki hejtowane, takie jak filozofia? Ja bardzo szanuję ludzi studiujących filozofię, bo to jest niemożliwe zachować względne zdrowie psychiczne, mając taki aparat podważania fundamentów tego, co się dzieje dookoła nas. Ja się na filozofii prawie w ogóle nie znam, natomiast znam się na retoryce. Jak znasz się na retoryce, to jesteś się w stanie kłócić o tym, że słońce jest zielone przez półtorej godziny z kimś i wygrać nawet. Tylko po chuj, skoro i tak wiesz, że to nie jest prawda. Czytanie internetu z całą tą wiedzą jest jak tortura. To nie ma sensu po prostu to wszystko, co się dzieje w internecie. Czy ser pleśniowy może spleśnieć? Wszystko jest siłą sugestii. Nie jest tego sera, jest spleśniały. Nie jest tego kiwi, jest jeszcze zielone. Nienawidzę cię. Czy jeżeli włożyłbym dildo w krowi odbyt i zaczął krzyczeć krowy jebać, to przybiegłby do mnie zielony, piegowaty człowiek z penisem zamiast nosa i powiedziałby, że daje dupy za 5 yeti? Nie mam tu żartu w ogóle, po prostu chciałem to przeczytać na głos. Krzysztofie, co sądzisz o inicjatywach typu Sejm Dzieci i Młodzieży, Młodzieżowa Rada Dzielnicy czy Samorząd Uczniowski? Bardzo poważne sprawy. Panie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, bardzo się cieszę, że w przyszłym miesiącu będzie w końcu automat z chipsami. Szczególnie, że 150 dzieci obiecało mi dawać po jednym chipsie z każdej paczki. Nie uważasz, że w YouTube coraz bardziej wkrada się biznes, który zmienia formę tego serwisu? Nie chodzi konkretnie o zarabianie, nie przeszkadza mi. Dzięki temu, że to jest biznes, możesz oglądać Zapytaj Beczkę. Chciałbym dodać, że polski YouTube to system oligarchii. Istnieje rząd youtuberów głównego nurtu, których znają wszyscy i... To oglądaj innych i szeruj ich filmy. To im pomoże. Wydaje mi się, że polepszyła ci się cera. Czy to sushi? Na moc
kolor gradingu. Słuchasz Roka? Posłuchajcie tego. Tu nagle niespodzianka. Okazuje się, że ludzie... Jaka jest ulubiona kanapka Gimbusa? Twój stary na wierzchu, ty w środku, twoja stara na dole! Wydaje mi się, że z odcinka na odcinek Krzyś naprawdę jest coraz szczęśliwszy. Cieszcie się życiem. Dlaczego tak bardzo źle mówisz po niemiecku? Gdzie jest umlaut? Jak w ostatnim odcinku przeczytałeś Euch jako Auch, to było mi smutno. Ich habe total vergessen! Das ist mein Schadenfreude. Das ist Fernseher. Dawanie łapkę w górę przed obejrzeniem filmiku to jak podcieranie się zanim się wysrasz, czyli bez sensu. Nie kiedy jesteś producentem papieru toaletowego. Rozśmiesz nas jakimś słowem, na przykład masło. Masło. Krzysiu, wyobraź sobie, że jesteś dziewczyną i jakaś licealna spierd***a mówi do ciebie: hej laska, jak damska wersja gonciarza odpowiedziałaby? Wypadła mi podpaska. Jak będę na odcinku, zgniotę sobie moszne. Dlaczego czasem przerywasz połowie czytania? Zacny Krzysztofie, zali ogniś rzekłeś, iż człowiek inteligentny winien nie wstydzić się bluzgów używać. Ja zaś ich nie używam i do nieużywania ich pobratymców... A Jezus Maria, daj spokój już. Krzysiu, jeśli bociana dziobała szpaka, potem była zmiana i szpak dziobał bociana, to kto miał bardziej wydziobane kolana? Zapraszam w przyszłym tygodniu na kącik Faszek Peczki. Jak wy to mówicie, że gdy mówicie po angielsku, to on jest prawie pozbawiony polskiego akcentu? Często zdarza mi się, że wiem jak się słowo pisze, ale nie potrafiłem. I don't know about my accent. Some people complain about it, some people like it. But if I spoke like that, nobody away from Poland fucking cares. Jak mówią Niemcy po angielsku? Z akcentem. Jak mówią Francuzi? Z akcentem. Jak mówią Skandynawowie? Z akcentem, który brzmi uber zajebiście po angielsku. Ale nieważne, z akcentem. Ale w Polsce oczywiście musimy mieć... Nie da się słuchać. Jak oni nie wymawiają spółgłoski międzyzębowej, szczelinowej, bezdźwięcznej. Jeśli zwracasz innym ludziom uwagę na akcent w internecie, to wypierdala. Największy problem w nauce języka, szczególnie w Polsce, jest taki, że ludzie wstydzą się używać tego języka. Jeśli wytykasz im błędy, to nie pomagasz, tylko szkodzisz. Bo trzeba mówić w danym języku, żeby się jego nauczyć, a tak piszą ludzie, którzy poświęcili lata na naukę fonetyki angielskiej bez sensu, bo i tak nikogo nie nabiorą, że są native'ami w tym języku, a wszyscy ludzie gdzieś w Stanach, w Wielkiej Brytanii mają totalnie wyjebane na to, czy Polak mówi z udawanym akcentem brytyjskim, czy nie. Ci ludzie zmarnowali część swojego życia i próbują to sobie zracjonalizować, wytykając innym, że robią coś źle. Jebać ich. Gdzie brykiety? Gdzie jakieś sensowne zakończenie? Gdzie żegnajcie, moi mili widzowie? Czemu tego tutaj nie ma? Bo więcej z was klika w adnotację, jeśli jedno liceum kontra drugie. Kolorem naszego liceum był zielony. Tamci wołali: zieloni do domu! Praca zerwała z facetem, więc potrzebuje ciepłego ramienia, żeby się wypłakać. I tutaj pojawiam się ja.